Bardzo mi miło. Ja nazywam się Mateusz, jestem z Fundacji Fani Mani i dziś chcę Wam opowiedzieć i pokazać, bo dziś będę również pokazywał, jak to się robi, aby tych darowizn od zakupów online było więcej, ale też jak w ogóle wystartować. Możliwe, że są dzisiaj z nami organizacje, osoby, które są na początku swojej drogi w Fani Mani, dlatego dziś będę kierował moje słowa właśnie do Was. Będę pokazywał Wam podstawy, jak rozpocząć zakładanie swojego profilu, ale też gdzie znaleźć materiały promocyjne, aby o Waszej organizacji w Fani Mani było jeszcze głośniej, aby było to widoczne. Witam Was raz jeszcze, nazywam się Mateusz i startujemy w takim razie. Dajcie znać, czy wszyscy słyszą, czy wszyscy mają dobre połączenie z internetem, czy każdy mnie widzi, bo ja widzę Wasze komentarze. Bardzo za nie dziękuję. Dajcie znać, czy wszyscy mają dobre połączenie internetowe, czy wszystko widać i słychać. Jest ok, bardzo mnie to cieszy, Agnieszko i Justyno, więc i Paulino również. Marzeno, wielkie dzięki za informację. Rozpoczynamy. Udostępnię swój ekran, ponieważ dziś będę dużo o tym ekranie, co się na nim będzie działo, mówił. Dlatego już proszę bardzo, hop, mamy to. Ładuje się, ja już widzę, bach, piękny czerwone, biało-czerwone tło i pakunek, czyli paczka. Zazwyczaj to jest paczka kurierska, a z tej paczki kurierskiej mogą wylatywać darowizny od zakupów online, może wylatywać dobroć, serce, radość kolejnych osób, kolejnych podopiecznych organizacji, kolejnych zwierząt. Mamy możliwość przyczynić się bezpłatnie i robiąc to przy okazji do dawania dobra, do dawania wartościowych darowizn od zakupów online cały czas, czy przy okazji, codziennie, czy tylko raz w roku? No właśnie, jak to wygląda od początku? Dziś będziemy zadawać sobie to pytanie, czy te darowizny od zakupów online są regularne, stałe, czy trzeba dodatkowo coś kliknąć, czy trzeba dodatkowo o tym codziennie pamiętać? Sprawdźmy wspólnie razem. Ale żeby zacząć, to warto robić to krok po kroku. Dziś chcę Wam przedstawić, jak to się robi krok po kroku, jeżeli chodzi o nowe organizacje albo organizacje, które zaczynają swoją przygodę w Fundacji Fani Mani. To dla nich dzisiaj kierujemy to spotkanie online'owe. Jeżeli są osoby, które będą chciały nas posłuchać, również będzie mi bardzo, bardzo miło. Spróbuję wykorzystać tą godzinę spotkania, żeby pokazać Wam, jak to się robi krok po kroku. Dlatego teraz udostępniam swój ekran, również nie tyle prezentację, ale co naszą stronę internetową, czyli www.fanimani.pl. To tutaj właśnie wszystko się rozpoczyna. Tutaj najważniejsze informacje, ile sklepów posiadamy, a mamy ich już 1750 ponad. Tutaj również wszystkie organizacje, a jest ich ponad 9000. Tutaj również informacja, jak pomagać na komputerze, czy telefonie i tablecie. To właśnie tutaj wszystko się rozpoczyna i przygoda nowych organizacji, czy to fundacji, czy stowarzyszeń, a może koło gospodyń wiejskich lub szkoła podstawowa lub liceum, również macie możliwość zbierać darowizny od zakupów online. Pokażę dzisiaj, jak to wygląda na podstawie stowarzyszeń, fundacji. My to nazywamy tak zwanych organizacji. Tutaj prawy górny róg, moje konto, czerwony napis,
i zaloguj się lub zarejestruj się. Ja na początek pokażę, jak zarejestrować nową organizację. Czyli jesteś przedstawicielem organizacji, załóż profil organizacji, proszę bardzo, hop, klikamy i tutaj jak najbardziej podstawowa informacja. Jedno konto, a kilka możliwości, kilka narzędzi. I FannyPay, i FannyWeb, i FannySEO, i nie tylko. Na początek, aby mieć swoje konto, trzeba założyć tak zwany profil użytkownika, czyli mój profil, ponieważ w pakiecie z profilem organizacji nowa osoba, nowy użytkownik otrzymuje swoje konto. Ja już to konto mam, tutaj akurat widzicie, moje dane już są podstawione, bardzo mnie to cieszy, tutaj sobie hasło zachowam dla siebie. Bardzo istotne jest to, aby zaakceptować regulamin użytkownika, bo pamiętajcie, że na początek trzeba być użytkownikiem serwisu FannyMoney, aby móc założyć konto organizacji. Ja już to konto posiadam, ale chcę Wam pokazać, że tutaj jest taka możliwość. Oczywiście tutaj nazwa Waszej fundacji może być dostępna oraz adres skrócony, bo jak widzicie, moja fundacja, którą sobie teraz wymyśliłem, ma dość długą nazwę, dlatego może warto zrobić www.fannymoney.pl/as. Jest to proste, łatwe do zapamiętania i również dla wspierających będzie to bardziej intuicyjne niż dłuższa czy długa nazwa waszej całej organizacji. Wpisujecie tutaj ulicę, kod pocztowy, miasto, województwo waszej organizacji, tam gdzie jesteście zarejestrowani. Jeżeli teraz chcecie wpisać siebie jako osobę kontaktową lub waszego prezesa zarządu, nie ma problemu, jest na to teraz właśnie możliwość i czas. Nie wszystkie pola są obowiązkowe, bo nie wszystko musicie wiedzieć od razu. Czasem zakładają profile organizacji, fundacji czy stowarzyszeń na FannyMoney wolontariusze tych organizacji i nie zawsze znają REGON, NIP czy KRS. Dlatego pamiętajcie, że zawsze można do tego wrócić. Numer konta bankowego czy właściciela konta bankowego jak najbardziej możecie wpisać później. A jeżeli znacie te informacje, zróbcie to już teraz. Strona www waszej organizacji, również możecie ją wpisać, do czego mocno zachęcamy. Adres na Facebooku, na fanpage na Facebooku, jest to wartościowy, dodatkowy kanał informacji o was. Bardzo istotne, na razie nie jest to obowiązkowe, ale my do tego mocno, mocno zachęcamy. Logotyp lub zdjęcie główne. Bardzo istotne, ponieważ będę pokazywał, jeżeli teraz dodacie logotyp, co się stanie z nim za chwileczkę i jakie będziecie mieli z tego korzyści. Bardzo mocno i warto zastanowić się, na co zostaną przeznaczone te darowizny od zakupów online. Trzy cele wsparcia, możecie wpisać jeden, możecie wpisać dwa, możecie wpisać trzy. My z doświadczenia, a mamy już to doświadczenie prawie 10-letnie, wiemy, że wspierający lubią widzieć, lubią od razu przeczytać, na co zostały przeznaczone te złotówki, te darowizny, które zostały przez nich kliknięte, aktywowane. Dlatego cel wsparcia jest istotny i warto się nad tym zastanowić i to wpisać i opisać. A opis, ile działacie, co robicie, czy działacie na rzecz zwierząt, czy działacie na rzecz dzieci, czy osób z niepełnosprawnościami. Dajcie tutaj znać opis waszej organizacji. Czym się zajmujecie, od kiedy, jaka jest wasza główna misja, a może macie ideę, którą chcecie promować. Tutaj jest na to miejsce i opis jest właśnie dla was. Bardzo istotne na samym końcu,
zaakceptowanie regulaminu beneficjenta. On jest tutaj dostępny. Bardzo zachęcamy, żeby go przeczytać, sprawdzić, co tutaj się znajduje. Jeżeli jesteście przekonani, że wpisaliście wszystkie dane oraz tutaj również rodzaj waszej organizacji, czy jesteście świetlicą, szkołą podstawową, ochotniczą strażą pożarną, czy jesteście tutaj domem dziecka, czy hospicjum, proszę bardzo, tutaj informujecie nas o tym oraz również obszar waszych działań. Można zaznaczyć od jednej do trzech pozycji maksymalnie. Jeżeli będę chciał zrobić więcej, to później system poprosi mnie, żebym to zminimalizował. Więc pamiętajcie o czym, że prosimy o zaznaczenie od jednej do trzech pozycji oraz informacje, czy działacie na terenie całej Polski, czy lokalnie, czy międzynarodowo. Zaznaczcie, dajcie nam znać. Nam to pomaga również w identyfikowaniu, ile mamy organizacji i na jakim poziomie one działają. Jeżeli macie wszystkie niezbędne informacje, czyli wszystkie informacje, gdzie jest gwiazdka czerwona, a dodatkowo wpisaliście opis, cele wsparcia, daliście logotyp, bardzo mnie to cieszy, zarejestrujcie swoją organizację. Jeżeli czegoś nie wypełniłem, to system od razu wróci z tą informacją, że czerwona gwiazdka nie jest uzupełniona i muszę ją dodać. Ja wam powiem, że zrobiłem już swoją testową organizację, którą chciałbym wam teraz pokazać, dlatego zarejestruję się, zaloguję się do swojego konta, które już mam utworzone na fani.pl. Robię moje konto, zaloguj się i loguję się przez Google, jest mi wtedy łatwiej, szybciej, ale to oczywiście od was zależy, czy robicie to tutaj poprzez Apple, poprzez usługę Apple, czy Google, czy Facebooka, czy wolicie wpisać ręcznie, nie ma problemu, proszę bardzo. I na sam początek zawsze jesteście odwołani do i przyciągnięci, wasza uwaga jest przyciągana przez profil użytkownika. To jest mój profil, czyli cześć Mateusz, tutaj zawsze informacja jest. Ja postanowiłem wspierać otwarte klatki tym razem. Jeżeli będę chciał to zmienić, to tutaj opcja zmiany jest i jest to możliwe. Więc zobaczcie, tutaj informacje podstawowe są. Pokażę wam również, jak wygląda już uzupełniony ten profil. O właśnie. Cześć Mateusz, masz już 12 darowizn na łączną kwotę 150 zł 24 grosze. Akurat tutaj na tym profilu, na tym koncie Mateusza wspieram Fundację Mam Marzenie. Tutaj również mogę zapraszać swoich znajomych i to robię ja jako Mateusz, który bardzo ceni moją organizację i już mogę pomagać mojej organizacji w ten sposób. I jest to pierwsza rzecz, którą użytkownik może zrobić dla swojej organizacji, aby promować bezpłatne pomaganie właśnie na fanimani.pl dla konkretnej swojej ulubionej organizacji społecznej. Jeżeli już zrobiłem jakieś darowizny, to zobaczcie, tutaj są one dostępne, widoczne, mam na nie podgląd, widzę, co się z nimi dzieje, mogę tutaj wybrać, pokaż wszystkie również, żeby to widzieć całościowo, jak to wygląda. Widzę moje prezenty, o właśnie, do których będę jeszcze wracał. O prezentach będę jeszcze mówił, czyli tak zwanych statusach darowizn. Do waszej informacji i wiadomości są one również tutaj wytłumaczone. O właśnie, tutaj są one wytłumaczone. I tak wygląda profil użytkownika. Użytkowników jest o wiele więcej niż administratorów organizacji, ale chciałem na początek pokazać wam, jak wygląda profil użytkownika i co się na nim znajduje i co wy możecie z niego
jak wy możecie z niego skorzystać na potrzeby waszej organizacji. Mechanizm zapraszania, proszę bardzo, jest tutaj dostępny, jest wytłumaczony, jak on działa. Jeżeli chcecie przyczynić się do tego, aby wasza organizacja ulubiona miała więcej wspierających, więcej darowizn od zakupów online, już teraz możecie skopiować swój indywidualny link, czy na przykład podziałać z Facebookiem i tutaj jak najbardziej dać taką informację u siebie na Facebooku. I to jest informacja dla użytkowników. A teraz sprytnie chciałbym się przełączyć na konto mojej organizacji. Dlatego uwaga, hop, przełączam się. Tutaj zobaczcie profil, który nie ma jeszcze darowizn, dlatego informacja, zrób zakupy. No tak, macie prawo je zrobić, a ja chciałem wam pokazać, jak wygląda profil założonej już organizacji, która ma darowizny. Dlatego przełączę się na Fundację Fani Mani, na konto Fundacji Fani Mani, które zostało założone specjalnie właśnie, aby pokazywać wam, jak działa nasz serwis. Teraz widzicie dostęp, do którego mają tylko i wyłącznie osoby uprawnione. Zazwyczaj są to tak zwani administratorzy organizacji na Fani Mani. Oczywiście można dodać więcej osób. Można dodać cały zarząd, można dodać wolontariuszy do tego administrowania, zarządzania wszystkimi narzędziami i usługami, które Fundacja Fani Mani ma dla was. Na sam początek chciałem tylko dodać i pokazać. Nie mieliście wiedzy, nie wiedzieliście, jaki jest REGON, jaki jest numer NIP, nie dodaliście dodatkowych celów szczegółowych, nie ma problemu. Wszystko można nadrobić i zrobić to raz jeszcze. Zobaczcie ustawienia profilu, czyli ostatnia tutaj pozycja na naszej belce i gdy klikam ją właśnie, to mam raz jeszcze możliwość sprawdzić wszystkie swoje informacje, wszystkie swoje wiarygodne wiadomości. Profil publiczny musi być zaznaczony, więc pamiętajcie o tym, to ważna sprawa. Tutaj jak najbardziej mogę dodać dodatkowe informacje, które są mi potrzebne, na przykład numer konta bankowego czy telefon komórkowy. Tutaj sprawdzamy te pierwsze podstawowe informacje, ale zobaczcie, tutaj również po lewej stronie są dodatkowe możliwości, czyli dodanie logo czy opisu. Jeżeli jeszcze nie zamieściliśmy logo, bardzo mocno zachęcam was do tego, żeby zrobić to od razu, natychmiast, bo logo jest ważne, logo jest istotne. Jeżeli tutaj chcecie dopisać dodatkowe cele lub coś zmienić, oczywiście jak najbardziej taką opcję macie. Dodatkowo opis, jeżeli wkradła się gdzieś literówka albo coś chcecie wymazać, bo uważacie, że jest za dużo tekstu, albo wręcz odwrotnie, tego tekstu jest za mało, tutaj macie jak najbardziej cały czas dostępną możliwość modyfikowania, zmiany waszego profilu. Tego, co widzi użytkownik wspierający na fanimani.pl. Oczywiście zawsze zapisujemy te informacje, aby zostały zaczytane. Strony www, jeżeli jeszcze nie podaliście waszej strony www, która jest waszą stroną, waszej organizacji, oczywiście macie tutaj taką opcję i dodanie nawet dwóch czy trzech stron internetowych. Jest taka możliwość, jeżeli tyle tych stron posiadacie. Jeżeli macie ochotę dodać zdjęcia z waszej działalności, to również zdjęcia są możliwe i są dostępne do wgrania. Na przykład wasi wolontariusze, a może po prostu wasi podopieczni. A może akcja, którą robiliście miesiąc temu i macie super genialną fotorelację, możecie się nią tutaj podzielić z osobami, które będą przeglądać i wchodzić na wasz profil organizacji. Ja o tym nie będę
profilu organizacji będę mówił dość często i gęsto, ponieważ jest on bardzo, bardzo istotny. Teraz chciałem Wam tylko pokazać, jak wygląda gotowy już profil organizacji. Ta organizacja, na którą dzisiaj patrzymy, to konto Fundacja Fani Mani, to testowa organizacja, a tutaj zobaczcie, pokaż profil i sprawdzamy, jak to wygląda. Jak to wygląda w rzeczywistości? To jest to, co widzą użytkownicy, co widzą wspierający, wasi wspierający. Dlatego zobaczcie, tak ważne jest, aby to logo organizacji, waszej organizacji, było bardzo dobrej rozdzielczości, było wiarygodne i czytelne. Tutaj oczywiście każdy użytkownik ma możliwość zobaczyć filmik, który tutaj został nagrany, 34 sekundy, jak wspierać i co to znaczy posiadać aktywną przypominajkę. O tym będę jeszcze mówił, ponieważ jest to bardzo istotne. Tutaj również wspierający widzi, ile sklepów internetowych jest w programie Fundacji Fani Mani oraz jaki jest procent tej darowizny. Średnio jest to 2,5% ze wszystkich 1752 sklepy internetowe. Mówię średnio, bo zobaczcie, Douglas ma tutaj od 2 do 4%, smyk.com ma 1,5%, booking.com ma 2%. Każdy sklep internetowy, każdy nasz partner ma indywidualny procent darowizny od zakupów online. Jest to też transparentne. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda w praktyce. I tutaj to logo, o którym mówiłem i będę mówił w dalszym ciągu, do skutku, tak jest. Zobaczcie, pokazuje się ponownie i tutaj w tym miejscu, i również tutaj. Jeżeli mieliśmy konkretne cele, to one, zobaczcie, od razu wyskakują, pokazują się wspierającym. Dlatego tak mocno i ważne jest, aby te cele, środki przeznaczymy na, to były konkretne informacje. Konkret. Utrzymanie serwisu, rozwój narzędzi, pomoc osobom starszym w hospicjum, zbiórka pieniędzy na karmę dla zwierząt. Tutaj konkrety wpisujecie, a dowiedz się więcej, to tutaj jest właśnie opis. Są zdjęcia, które wy dodajecie. To oczywiście różnego rodzaju zdjęcia. Tutaj również wasze informacje, rodzaj organizacji, którą wybieraliście na samym początku, czy dodatkowe strony internetowe, czy fanpage. Jest o tyle ważne, żeby uzupełnić te dane na samym początku, ponieważ zależy nam również na tym, aby wasz profil na Fani Mani, waszej organizacji, był w pełni wiarygodny, w pełni kompletny. Aby nawet gdy osoba, która mało wie o waszej organizacji, była na 100% pewna, że tutaj wszystko się zgadza, że misja, idea, wartości, adres, strony internetowe, logo waszej organizacji jest takie samo jak na waszej stronie internetowej, jak na waszym Facebooku, jak na waszych social mediach. Aby każdy miał pewność, że to jest wasz profil w waszej organizacji. Dlatego jest to mega, mega istotne i ważne. Chciałem teraz wam pokazać, jak to wygląda już w praktyce. Tutaj zobaczcie, mamy testowy taki profil. Specjalnie go założyliśmy, żeby pokazywać wam, jakie to jest istotne i ważne, żeby tutaj działać i dobrze opisywać wasze cele, wasze zdjęcia dodawać. Dlatego sprawdźmy, jak to zrobiły inne organizacje. Na przykład przejdźmy na profil, możliwe, że o właśnie, otwarte klatki. Tutaj sprawdźmy, jak oni mają to zrobione. Logo jest mocno widoczne. Informacja, jak wspierać na komputerze oraz jak wspierać na telefonie i tablecie, zawsze będzie dostępna.
i ona zawsze będzie wyskakiwać wspierającym i użytkownikom. Zaraz Wam pokażę, jak to działa w praktyce. Ilość sklepów, nazwa sklepów, procent darowizny cały czas pozostaje ten sam, nie zmienia się. Jest to wartościowa informacja dla wspierających i ponownie średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafia do otwarte klatki i znów widzę duże logo mojej ulubionej organizacji i mam prawo i możliwość przeczytać o nich więcej. Tutaj widzę, że faktycznie adres się zgadza, strony internetowe, fanpage na Facebooku również są takie same. Czyli mam teraz pewność, że otwarte klatki to faktycznie otwarte klatki i tutaj jestem 100% pewny, że chcę wspierać ich i przekazywać, aktywować te darowizny. No ale jak to zrobić? Mówimy i pokazujemy w Fani Mani profile organizacji. Teraz są to otwarte klatki, za chwileczkę może być to Twoja organizacja. I zobaczcie, gdy chodzę po tym profilu organizacji, który jest bardzo istotny w Fani Mani, to jestem teraz na komputerze i mam możliwość zainstalować rozszerzenie. To rozszerzenie jest o tyle ważne w Fani Mani i w przeglądarkach komputerowych, że bez tego rozszerzenia, tak zwanej przypominajki, wspierający nie są w stanie aktywować darowizny, nie są w stanie Wam pomagać. A tylko i wyłącznie na Waszym profilu, na profilu, który tutaj ma własny HTML, czyli www.fanimani.pl, łamane na nazwa Waszej organizacji, którą Wy wpisujecie, przycisk zainstaluj rozszerzenie od razu będzie podpowiadał i automatycznie przekaże tą informację, że ja chcę pomagać tylko i wyłącznie Waszej organizacji. Ja już przypominajkę mam zainstalowaną, dlatego tutaj usuń schromę, zamiast usuń schromę będzie po prostu zainstaluj. Ta przypominajka jest o tyle ważna, że zawsze, gdy będę chciał robić zakupy, przypominajka podpowie mi, że w tym konkretnie sklepie online mam takie prawo. Ja jako Mateusz, ja jako wspierający użytkownik internetu. Zobaczmy, jak to działa w praktyce. Jest jesień, dlatego buty na jesień są mi potrzebne. I teraz bardzo ważna informacja dla Was, ale również dla wszystkich użytkowników i wspierających. Mamy tutaj reklamy. Reklamy sponsorowane. I zobaczcie, za te reklamy darowizny się nie naliczają. Są to reklamy sponsorowane, o właśnie tutaj, sponsorowane reklamy i o za kliknięcie tutaj w tą reklamę. Niestety ta darowizna się nie naliczy. Darowizny naliczają się tylko i wyłącznie w oficjalnych sklepach internetowych naszych partnerów. Tutaj na przykład sklep internetowy CCC i przypominajka mówi i pokazuje mi, że mam możliwość przekazać 3,25% wartości netto moich zakupów, a bardzo ważne jest to, że wówczas nie dopłacam, oj, tych butów tutaj mi się bardzo dużo pokazało, jesiennych, a bardzo ważna informacja jest to, że ja jako Mateusz za te buty damskie, zimowe, jesienne, męskie, nic nie dopłacam. Ja płacę tyle samo, co zawsze, a przypominajka, zobaczcie, przypomni mi właśnie teraz, że w sklepie Czas na Buty mam możliwość zrobić i przekazać darowiznę. Tutaj potwierdzam wszystko i o właśnie, robisz zakupy? Świetnie. Podaruj 7,5% wartości zakupów dla otwarte klatki. I teraz wystarczy, zajmuje to 2 sekundy, aktywować darowiznę i już ona jest dostępna, już ona działa. I wówczas, gdy kupię swoje wymarzone buty na jesień, sklep
otwarty tych klatek za pomocą mojego kliknięcia aktywuj darowiznę. Tutaj bardzo mocno buty damskie mi się pokazały, ale cóż, sprawdźmy, jakie różowe są fajne. Czy one są na jesień, to bym tego nie powiedział, ale chcę wam pokazać, że cena 99 zł. Och, tutaj jakiś wielki napis. Cena 99 groszy się nie zmienia. Dodaję do koszyka mój ulubiony produkt w tej samej cenie i cały czas płacę 99 groszy. Nie dopłacam, nie dokładam do tych zakupów, nie wyciągam z własnego portfela pieniędzy, bo to sklep internetowy dzieli się zyskiem, dzieli się marżą. I bardzo mi na tym zależy, żeby to było podkreślone, żeby każdy z was o tym wiedział. Każdy ma możliwość pomagać. O, tu jeszcze nie wybrałem, przepraszam, nie wybrałem rozmiaru. Kolor sobie zmienię. I teraz dodam do koszyka. O, właśnie. Jeszcze raz wybiorę rozmiar i dodam do koszyka. I przejdę do zakupów. Jeżeli tylko będę teraz miał możliwość tutaj zapłacić za te buty, za mój produkt, cena się nie zmienia. Pozostaje w dalszym ciągu cały czas taka, czyli zobaczcie, cały czas ta sama cena. I bardzo ważne jest to, żeby każdy z was to wiedział. Cena cały czas zostaje ta sama, a realna pomoc dla waszej organizacji jest możliwa i jest do zrobienia, tak. Ale jak to zrobić, żeby ktoś dowiedział się o tej formie pomagania, aby każdy, kto robi zakupy w internecie, miał taką możliwość. Zobaczcie, i znów wracamy teraz do profilu organizacji. Tutaj na pierwszej belce, tutaj na pierwsza rubryka to Fani Mani na naszej belce. Ustawienia profilu już zrobiliśmy. Pokazałem wam, jak to działa. To teraz chciałem wam pokazać, jak działa dodatkowe funkcje w serwisie Fani Mani, które mają wam pomagać promować tą formę bezpłatnego pomagania właśnie dla waszej organizacji. Tutaj nasze podpowiedzi. Bardzo was zachęcamy do korzystania z tych podpowiedzi. One są dla was, one są dostępne. Bardzo istotne jest to, żeby każdy administrator organizacji, czyli każda osoba, która zakłada profil swojej fundacji, stowarzyszenia, domu opieki czy hospicjum, sama wiedziała, jak działa przypominajka czy aplikacja mobilna. Dlatego zainstalujcie ją od razu u siebie na dwóch urządzeniach. I na telefonie komórkowym oraz na swoim laptopie czy komputerze stacjonarnym. Warto, żebyście wy również wiedzieli, jak to działa. Dodatkowo podpowiedzi mówią na przykład o obejrzeniu dedykowanego dla was filmiku, w którym opowiadamy, jak zbierać jeszcze więcej w serwisie Fani Mani, ale dziś chcę pokazać, jak ruszyć z tym pomaganiem. Życzę wam, każdemu z was, każdej organizacji w Fani Mani, aby takie sumy były tylko i wyłącznie widoczne u was, żeby każdy widział od razu takie wielkie sumy, żeby to się ziściło, to faktycznie trzeba włożyć w to dodatkowe działania. Podpowiedzi są dostępne. Zobacz więcej podpowiedzi, oczywiście mogę kliknąć. To są bardzo dobre podpowiedzi, które my widzimy, że się sprawdzają, że są dla was dostępne i wiemy, że one realnie pomagają i działają. Ale dodatkową rzeczą, która jest i którą macie w Fani Mani za darmo, są duże i wielkie i obszerne materiały promocyjne. I zobaczcie, jeżeli kliknę sobie tutaj na przykład na rubrykę przypominajka, to mam filmik z waszym logotypem. Mam również, zobaczcie, grafiki, które są dla was dostępne z waszym logotypem. Dlatego tak mocno mówiłem i pokazywałem, jak dodać to logo. Ono naprawdę jest bardzo, bardzo istotne.
I przeróżnych grafik, przeróżnych animacji czy filmików macie możliwość je pobrać, wygenerować automatycznie za darmo dla Was, dla Waszej organizacji. Wiemy, że nie wszyscy mają tyle czasu, żeby tworzyć grafiki albo treści wiadomości czy postów od nowa, od zera, dlatego ułatwiamy Wam to zadanie. Macie opcję, wygeneruj grafikę z logo, hop, działa, proszę bardzo, jest już dostępna i mam tutaj od razu wygenerowaną w ciągu kilku sekund grafikę, która jest dobrze przygotowana, merytorycznie przygotowana, z logiem Waszej organizacji, co mnie bardzo, bardzo cieszy, bo widzę tutaj logo na przykład Otwartych Klatek, Fundacji Fani Mani, Fundacji Się Pomaga, Fundacji tutaj WOŚP. Jak najbardziej tu może być Wasz logotyp. I tą grafikę, którą już sobie pobrałem, oczywiście jeżeli chcecie, możecie zmodyfikować szablony Canva, zobaczcie, są dostępne przy każdej grafice, przy każdej animacji, więc jeżeli macie ochotę, to proszę bardzo, korzystajcie. A dodatkowo macie opcję skorzystać z przygotowanego już dla Was tekstu. Tekstu, którego możecie użyć na portalach społecznościowych. Możecie tego tekstu użyć na przykład do maila. Możecie użyć do wiadomości SMS, a może na Messengerze czy WhatsAppie. Ten tekst jest już dla Was gotowy i przygotowany. Oczywiście, jeżeli chcecie coś zmienić, jasne, możecie, to jest Wasz tekst. Ale zobaczcie, zawsze na końcu tego tekstu jest Wasz indywidualny link. I ten link, bardzo Was prosimy, żeby tam został. Bo Wasz indywidualny link do Waszego profilu jest najważniejszy. Zobaczcie, ja przed chwileczką byłem na profilu organizacji Otwarte Klatki i wówczas kliknąłem Dodaj rozszerzenie. I automatycznie pomagam już tylko i wyłącznie Otwartym Klatkom. I tak samo może być w Waszym przypadku. Ten link Waszej organizacji, który Wy stworzyliście, ten profil, z logo, z opisem, z wyznaczonymi celami jest bardzo istotny, ponieważ tam kierujemy wszystkich wspierających, wszystkie osoby, które chcą pomagać. Dlatego mocno Was zachęcamy do tego, żeby nie zmieniać tego linku, żeby on tutaj właśnie został. Zmieńcie sobie na przykład pierwsze zdanie, zmieńcie emotikonki, jasne. Jednak link do Waszego profilu zostawcie. Skopiujcie cały tekst, zmodyfikujcie, ok, link niech zostanie. Niech ten link będzie klikalny. Niech użytkownicy mają szybki dostęp do bezpłatnej pomocy, do zainstalowania od razu, natychmiast tego rozszerzenia. O dodanie aplikacji mobilnej szybciutko na swoim telefonie czy tablecie. Jest taka opcja, jest ta możliwość. Zróbcie to już teraz. Materiałów graficznych, filmików i animacji macie bardzo dużo. Korzystajcie z nich, są one dla Was, są one zawsze aktualne, zgodne z danym miesiącem, z porą roku, z okazjami typu Dzień Mamy, Dzień Taty, Dzień Dziecka. Korzystajcie. Jeżeli chcecie iść o krok dalej i sprawić, żeby wspierający wiedzieli o Fani Mani na każdym Waszym kanale, czyli i na social mediach, i na stronie internetowej, i w mailach, które do nich wysyłacie, zobaczcie, rubryka na stronę internetową, proszę bardzo, i macie gotowy opis. Gotowy opis, oczywiście z czym? Z linkami, które zapraszają do pomocy Wam. Z linkami, które właśnie są kierowane od razu do Waszego profilu. Macie tutaj wiarygodną treść informacji na stronę internetową, dlatego jeżeli jesteście gotowi, skopiujcie ten tekst i dodajcie go do swojej strony internetowej. To jest tak, że użytkownicy lubią, wspierający i darczyńcy lubią mieć potwierdzenie w social mediach,
na stronie internetowej oraz na przykład w wiadomości mailowej, że faktycznie działacie z bezpłatną formą pomagania na Funny Money, że jest taka opcja i mogą to zrobić. Będą dowiadywać się i z social mediów, i ze strony internetowej. I tutaj zobaczcie, mówię o mailach, no to proszę bardzo. Maile i newsletter, przedostatnia rubryka jest dostępna. I tutaj również informacje mailowe możecie, już teraz dłuższe informacje mailowe możecie skopiować. Dodać stopkę mailową? Ha, no czemu nie? Jeżeli wam to pomoże, pomoże to tutaj w waszej organizacji, to jasne, skopiujcie, zmodyfikujcie, dodajcie tutaj dodatkowe słowa, ale niech link do waszej organizacji zostanie. On jest o tyle ważny, o tyle istotny, że są tam dwa wartościowe przyciski. Dodaj rozszerzenie albo dodaj aplikację mobilną. Wiele maili, które tutaj są dla was już przygotowane. Są to maile na różne okazje, na jesień, wiosnę, na zakupy z kodami rabatowymi, na akcje zapraszania 2 razy po 5 zł. Macie dostępne wiarygodne, merytoryczne informacje, treści i grafiki. Macie opcję skorzystać z tego, co przygotowaliśmy dla was. I tak właśnie na sam początek nowe organizacje, które są z nami, działają i my również polecamy właśnie te metody. Social media i grafiki czy animacje, informacja na stronę internetową oraz maile czy newslettery. To są 3 pierwsze działania, które możecie zrobić, aby o Funny Money i o waszym profilu na Funny Money dowiedzieli się wasi wspierający, wasi darczyńcy. My dostosowujemy te materiały, te grafiki do aktualnej pory roku, do aktualnych sezonów zakupowych. Wy możecie z tego skorzystać. Taką opcję dajemy wam już teraz bezpłatnie z waszym logotypem czy z waszym indywidualnym linkiem do zapraszania czy do waszego profilu. Skorzystajcie. Wiemy, my jako Funny Money, ja też z doświadczenia wiem, że to po prostu działa. Chciałem wam jeszcze pokazać 2 ważne informacje, które znajdują się tutaj na profilu organizacji, jeżeli chodzi o Funny Money. Tutaj zobaczcie rubryka wspierający. Dziś, tak jak mówiłem, to będzie spotkanie, które ma zapoczątkować waszą wiedzę, waszą czujność w serwisie Funny Money, żebyście mieli wiarygodne informacje na sam od razu początek. Życzę wam, żeby tych wspierających było tutaj jeszcze więcej. Żeby pomagała wam pani Ewa, pani Barbara, pan Karol, jako osoby indywidualne, które kupują dla siebie na przykład buty na zimę, karmę dla zwierząt, ubrania dla swoich dzieci. Ale również życzę wam tego, żeby pomagały wam firmy. Tak, firmy mają możliwość, mają opcję pomagać cały czas bezpłatnie właśnie wam. Tylko faktycznie muszą się o tym dowiedzieć od was. Muszą otrzymać wiadomość mailową czy SMS-ową, że jest taka opcja. Firma nie dopłaca za to. Na fakturach firmowych nie widać darowizn, dlatego księgowość firmy może spać spokojnie. Nie będzie miała dodatkowej pracy. A wy będziecie mieli dodatkowe darowizny od zakupów online. Tutaj oczywiście macie przegląd wszystkich wspierających, którzy są z wami. Macie możliwość je również te osoby tutaj pogrupować. Zobaczcie, na przykład po sumie darowizn. O, są osoby, pani Ewa, Małgorzata, Agnieszka, Gabriela, Ewa, które okej, zainstalowały przypominajkę, ale jeszcze nie mają po prostu zakupów, nie zrobiły jeszcze zakupów w internecie. Jasne, mają do tego prawo, a my mamy opcję wysłać do nich
indywidualną wiadomość na maila pani Gabrieli. Tutaj możemy wpisać różne treści. Podziękować albo zachęcić tutaj do zrobienia pierwszych zakupów z przypominajką Fani Mani. Jest taka opcja rozmowy z waszymi darczyńcami, do czego was serdecznie i mocno zachęcam. Również jeżeli klikniemy to na przykład po suma darowizn, to pogrupujemy po największych darowiznach. I zobaczcie, można napisać do pana Jakuba, że wielki, wielki szacun, wielkie, wielkie dzięki za to, że pomaga nam tak pan mocno z całego serca i przekazał pan już i aktywował w darowiznach ponad 1100 zł dla waszej organizacji. Jest tutaj możliwość rozmowy z waszymi wspierającymi poprzez opcję wiadomości do wspierających. Czarny dymek jest dostępny dla was. Skorzystajcie. Wiemy z doświadczenia, że organizacje, które to robią, można powiedzieć, opłaca im się to bardzo mocno finansowo, bo Fani Mani mają więcej darowizn od zakupów online. I ostatnia rubryka, do której chcę przejść, jeżeli mówimy tutaj już o całym profilu organizacji. Mamy tutaj również indywidualne darowizny. Tutaj macie wyszczególnione wszystkie darowizny, które robią konkretni użytkownicy, konkretni wspierający. Widzicie również ich kwoty, to są kwoty darowizn, nie kwoty zakupów, tylko kwoty darowizn, kiedy ta darowizna została przekazana oraz również macie statusy. I wiemy z doświadczenia, że te statusy są dla was bardzo interesujące i frapują was. Dlaczego status oczekujący jest tak dużo razy? Dlaczego jest on kilka albo nawet kilkanaście tygodni i te darowizny nie zmieniają tego statusu? Statusy w Fani Mani to bardzo istotna rzecz, dlatego poświęciłem osobny slajd właśnie na te statusy i prezentuję je, proszę bardzo. To są właśnie te prezenty. Pokazywałem je na samym początku. Te prezenty również widzą użytkownicy, bo użytkownicy też lubią mieć podgląd, lubią mieć informację zwrotną, co się dzieje z ich darowizną, ale wy również te prezenty, te statusy widzicie. Status oczekująca to informacja dla was, że sklep internetowy potwierdził konkretną transakcję. Status oczekujący jest najdłuższym statusem w Fani Mani. On jest od kilku do kilkunastu tygodni, ponieważ pamiętajcie, że każdy sklep internetowy ma własną politykę, jeżeli chodzi o zwroty produktów. Czasem jest to 14 dni, czasem 60. Są sklepy internetowe, które mają taką opcję i klient ma taką opcję zwrócić produkt nawet w ciągu 90 dni. Zobaczcie, są to 3 miesiące. Dlatego pamiętajcie, że ten status cały czas widzicie. Jeżeli zobaczyliście konkretną darowiznę i widzicie status oczekująca, to spokojnie, ona jest przypisana do was. Ale klient ma prawo zdecydować o reklamacji, o zmianie produktu, o oddanie produktu. Dlatego pamiętajcie, że status oczekująca jest najdłuższym statusem, a następnie, jeżeli klient nie zwrócił produktu, darowizna zostaje potwierdzona przez sklep. I to jest już informacja, że ta darowizna na pewno trafi do was. Teraz czekacie na status gotowa do wypłaty, abyśmy my jako Fundacja Fani Mani otrzymali tą darowiznę od zakupów online od naszego partnera, czyli sklepu internetowego, a następnie mogli ją wypłacić. My wypłacamy darowizny 4 razy w roku, gdy suma darowizn, które mają status gotowe do wypłaty, osiągnie kwotę 100 zł, wówczas wysyłamy wam taki co kwartał większy prezent na wasze konto bankowe. Tak, na wasze konto bankowe.
Dlatego tak mocno istotne jest, aby konto bankowe właściciela konta bankowego wpisać prawidłowo, ponieważ my również to weryfikujemy. Są takie prezenty, które są zwykłe, szare. Są to wtedy prezenty, tak zwane statusy anulowane. Czasem zdarzy się, że jest zwrot czy reklamacja konkretnego produktu czy towaru. Czasem zdarzy się tak, że ktoś na przykład kliknął w reklamę sponsorowaną i ta darowizna się nie naliczy. Albo na przykład ktoś kliknął na Facebooku reklamę sponsorowaną, która przeniosła go do konkretnego sklepu internetowego. Wtedy darowizna również się nie naliczy. Niektóre okazje czy przeceny, rabaty w konkretnych sklepach internetowych działają niestety na niekorzyść i również wtedy darowizna może się nie naliczyć. Wyjątkiem są tutaj okazje Fani Mani. Sklepy internetowe, nasi partnerzy, którzy są z nami, a jest to ponad 1750 sklepów online, przygotowuje co tydzień dla Was konkretne rabaty, promocje i wówczas, gdy korzystacie z okazji, z promocji, które są u fanimani.pl, darowizny się naliczają. I to jest dobra informacja. Ale pokazuję Wam tutaj te statusy, te prezenty, żeby to było jasne i wiarygodne. I zobaczcie, macie do tego dostęp, macie taką możliwość sprawdzić to. Zawsze jest taka opcja, żeby to sprawdzić. Już pokazuję, gdzie dokładnie. Zobaczcie, mówiłem tutaj, że mam już konkretne darowizny na swoim prywatnym koncie Mateusza i status darowizn jest właśnie tutaj. Tutaj również Wasze prezenty, informacja o tych statusach, o tych prezentach się znajduje. Macie opcję do tego wrócić, gdy nie będziecie czegoś pewni, jasne, śmiało. Tutaj macie wartościowe informacje. A teraz chciałem tutaj podziałać z tematem Waszych pytań, bo dawno mnie nie było na czacie. Co tam na czacie? Zaraz sprawdzam, co tam na czacie. Zakończ udostępnianie i widzę, że Tomasz, bardzo mocno Ci dziękuję, że odpowiadasz na dodatkowe pytania. Dziękujemy za to, że zadajecie te pytania. Cały czas na czacie w ClickMeetingu czy w komentarzach na Facebooku macie możliwość zadawać nam konkretne pytania. Konkretnie my udzielamy na nie odpowiedzi. Zależy nam, żeby na tym spotkaniu dzisiaj, żebyście wiedzieli, jak to się robi, co teraz trzeba zrobić. Dlatego jeżeli tylko macie pytanie, śmiało, od razu piszcie, nie zastanawiajcie się ani kroku, a ja chciałem pokazać Wam, jak działają darowizny od zakupów online w rzeczywistości. Bo czasem mogłoby się wydawać, że to są małe kwoty, że to są małe sumy, że to jest złoty 50 czy 2,49. I tak również jest. Ale są takie darowizny, które mają dużą kwotę. Tutaj zobaczcie tabelka tylko i wyłącznie z ostatniego tygodnia. Top 3 darowizny. Tutaj ta suma 413,99 zł to jest suma darowizny, nie suma zakupu. Suma tylko i wyłącznie jednorazowej darowizny, która została zrobiona przez Creo, tak nazywa się wspierający. U nas jest taka opcja, że macie możliwość wybrać później organizację społeczną, do której chcecie przekazać tą darowiznę. Jasne, nie ma problemu, ale zobaczcie, te darowizny nie zawsze muszą być niskie. One naprawdę wartości potrafią mieć bardzo, bardzo duże. Fundacja Mysi Królik na pomocą dzikich zwierząt otrzymała tylko w poprzednim tygodniu jednorazową darowiznę 267,70 zł od anonimowego wspierającego. Taka opcja też jest. Nie zawsze musicie podawać swoje imię czy nazwisko. Możecie na przykład wpisać literkę M albo po prostu zrobić spację.
Jeżeli nie chcecie mówić, jak się nazywacie, my was do tego nie będziemy zmuszać, nie będziemy do tego nakłaniać. My jako Fanimani chcemy, żebyście pomagali, żeby wspierający pomagali waszym organizacjom. A Fundację Serce Dziecka otrzymało ponad 185 zł. No więc serducho wysyłamy do was i zobaczmy, jak to wygląda ogólnie. Są takie osoby, które naprawdę bardzo mocno przykładają się do zakupów w internecie i do aktywowania i przekazywania darowizn od zakupów online. Te osoby działają w różnym okresie czasu. Czy to od 2015, czy od 2019, czy od 2021. Ale zobaczcie, jak dużo już te konkretne osoby zrobiły. Jak dużo wartości, jaka duża wartość darowizn popłynęła od tych konkretnych osób. Ci wspierający, pani Renata, pan Dariusz, pan Tomek, pani Magda, oni naprawdę są bardzo, bardzo zaangażowani w Fanimani i w przekazywanie bezpłatnych darowizn. Raz jeszcze podkreślę, pani na przykład Renata przekazała łącznie ponad 37 tysięcy złotych i uwaga, pani Renata nie dopłaciła ani złotówki do tej pomocy, bo to cały czas sklepy internetowe podzieliły się swoim zyskiem. A tak to wygląda rocznie. Zobaczcie i też życzę wam tego, żeby wasi darczyńcy, wasi wspierający przekazywali wam rocznie po 4 czy 1000 zł bezpłatnych darowizn, które trafiają bezpośrednio na wasze konto bankowe. Jest to regularna pomoc, jest to regularne wsparcie właśnie dla was, dla waszej misji, dla waszego działania. Jest możliwość zgarnąć dodatkowe formy, dodatkową kasę po prostu. Więc skorzystajcie. My was do tego mocno zachęcamy. Tak jak mówiłem, na samym początku warto korzystać z propozycji treści posta czy z propozycji treści wiadomości. One są tutaj dostępne dla was. 10 pierwszych osób, które spiszecie sobie na kartce, wyślijcie do nich indywidualną wiadomość, czy to poprzez Messengera, SMS-a, WhatsAppa, tam, gdzie lubicie, tam, gdzie chcecie. I sprawdźcie, czy te pierwsze 10 osób, które zaprosicie do pomagania, do bezpłatnego pomagania, będzie w stanie zrozumieć, o co wam chodzi. Zawsze link do waszego profilu warto, żeby dać i umieścić w waszej apelu, waszej prośbie o wsparcie. I tak samo można zrobić z dwiema firmami. Firmami, które są i sprzyjają waszej organizacji, waszej fundacji, waszemu stowarzyszeniu. Wyślijcie do nich maila. Macie już gotową treść maila. Jest możliwość wysłania automatycznej informacji już dzisiaj, już teraz do dwóch firm i 10 osób. I po tygodniu sprawdźcie, kto wam pomaga. Komu trzeba na przykład przypomnieć o tej formie pomagania, na przykład dodając grafikę. Grafiki również są dla was z waszym logotypem dostępne. Macie taką opcję, macie taką możliwość. Każdy z was, każdy z administratorów organizacji, waszej organizacji na Fanimani ma dostęp do propozycji treści, do grafik, do propozycji treści wiadomości SMS-owych czy mailowych. To jest dla was. Tak właśnie nowe organizacje, które dopiero zaczynają, rozkręcają swoje pomaganie, robią, działają i to się sprawdza. Wiemy o tym, że to działa, dlatego o tym głośno mówimy i pokazujemy. A na social mediach jak najbardziej udostępniajcie informacje o tym, jak bezpłatnie można wam pomagać. My wiemy, my widzimy też, że wiele fundacji, stowarzyszeń,
organizacji społecznych, które są w programie Fani Mani, co tydzień regularnie komunikuję o tej formie pomagania. Wiecie co? To się po prostu opłaca. Im częściej, im więcej będziecie pokazywać Fani Mani jako bezpłatną formę pomagania, tym więcej macie możliwości dotarcia do nowych wspierających, do nowych osób, które są z wami, które lubią, szanują, które są wdzięczne waszej fundacji, waszemu stowarzyszeniu. To są osoby, które chcą wam pomagać. Wystarczy tylko o to poprosić i dać konkretnego linka, linka do waszego profilu. Korzystajcie śmiało. Zachęcamy was do tego bardzo, bardzo mocno. No i cały czas informujemy o tym, że można pomagać na komputerze z zainstalowaną, dodanym rozszerzeniem. Wtedy, gdy wpiszecie w Google na przykład buty na jesień, wyskoczy specjalny baner w sklepie, który jest oficjalnym sklepie, który jest partnerem Fundacji Fani Mani, ale również macie opcję pomagać na telefonach komórkowych czy na tabletach, instalując aplikację. Pamiętajcie, że aplikację warto przesunąć od razu na swój ekran startowy, aby na pewno w nią kliknąć, ponieważ aplikacja działa troszeczkę inaczej niż rozszerzenie w komputerach. Do aplikacji zawsze trzeba wejść, kliknąć swój ulubiony sklep, w którym chcemy zrobić zakupy, a następnie automatycznie przechodzi się na przykład do Allegro, Sky czy KFC. Troszeczkę inaczej to działa, dlatego bardzo mocno o tym informujemy i mówimy. Miłym wyjątkiem, jeżeli chodzi o telefony czy tablety, jest firma Apple oraz ich przeglądarka Safari. Użytkownicy przeglądarki Safari mają dostęp do obydwu tych narzędzi, i aplikacji, i rozszerzenia, mają prawo wyboru. Użytkownicy, którzy korzystają głównie z Androidów, mają opcję aplikacji w swoich smartfonach i genialnych tabletach. I cały czas podkreślamy to, że wszystko dzieje się przy okazji. Wszystko jest możliwe, gdy tylko informujecie swoich darczyńców i wspierających o tej bezpłatnej formie pomagania. I wówczas sami zobaczycie, że tych darowizn wam przybywa, że tych darowizn i wspierających jest coraz więcej. A jeżeli jest coraz więcej, to znaczy, że jest to coraz bardziej na plus dla waszej organizacji społecznej, dla waszej idei i dla waszej misji. Wówczas widzicie coraz więcej darowizn od zakupów online, a co kwartał widzicie przelew od Fundacji Fani Mani na wasze konto bankowe. Mega wam tego życzę, żeby tych darowizn, tych wspierających było minimum 250 na sam początek, a później, żeby to jak kula śnieżna się rozkulało i było coraz większym wsparciem dla was, bo o to właśnie chodzi. Żeby organizacje społeczne w Polsce, wasza organizacja, miała jak najwięcej dodatkowych środków na działanie dla was. Regularne przelewy co kwartał, tego wam życzę, żeby tych przelewów były zawsze 4 w roku, ale żeby ta sumy darowizn były coraz to wyższe. Pamiętajcie, pytania śmiało zadawajcie. Jesteśmy na Click Meetingu, jesteśmy na Facebooku i również w komentarzach możecie nas pytać, jak działa, co działa. My teraz i ja pokazałem wam, jak to zrobić, aby rozpocząć promocję Fundacji Fani Mani i tego stylu pomagania. Promocję waszej organizacji na Fani Mani, promocję waszego tutaj linku, waszego profilu. Pokazywałem to na przykładzie, na przykład otwartych klatek, jak to działa. Wy też macie taką możliwość, żeby mieć ponad 2000 wspierających na Fani Mani. Skorzystajcie z naszych podpowiedzi.
są one dla Was dostępne, bezpłatne i wiarygodne. My, jako organizacja, która ma już prawie 10 lat, widzimy, co się sprawdza, co jest wartościowe. Kiedy na przykład wysłać informacje, no właśnie, o tym, że nadchodzi bardzo ważny okres w zakupach online. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Grudzień to już miesiąc, gdzie większość prezentów wiele osób ma już kupionych. Dlatego jeżeli poinformujecie teraz, dzisiaj, o tym, że jest Fani Mani, że można bezpłatnie robić zakupy przez, można bezpłatnie aktywować darowiznę od zakupów online, to zobaczycie w grudniu i w styczniu, że wartość Waszych darowizn będzie coraz większa. Że wartość przelewów, które zostaną dla Was wypuszczone po zakończeniu czwartego kwartału w tym roku, oj, życzę Wam, żeby ta suma była minimum dwucyfrowa. To jest możliwe, to jest do osiągnięcia, jeżeli będziecie tutaj promować i mówić, pokazywać w różnych kanałach, na social mediach, na stronie internetowej, wysyłając SMS-y czy maile o płatnej formie pomagania. Wszystko leży w Waszych rękach. Tyle, ile mogłem dzisiaj, powiedziałem na sam początek, na start. Życzę Wam, żeby tych zakupów świątecznych i nie tylko świątecznych było jak najwięcej, a co za tym idzie, było jak najwięcej darowizn właśnie dla Waszych przepięknych, genialnych organizacji społecznych w całej Polsce. Fani Mani działa już i aktywnie uczestniczy ponad 9 tysięcy organizacji społecznych. Twoja organizacja może być kolejną genialną, wartościową fundacją, stowarzyszeniem, kołem gospodyń wiejskich, które chce dołączyć do programu fanimani.pl. Jest to bezpłatne dla Was i dla organizacji społecznych, i dla wspierających. Bo cały czas zyskiem i marżą dzielą się sklepy internetowe. I tak zostanie cały czas. Dawajcie znać, jakie macie do nas pytania. Pewnie troszeczkę Tomasz mi pomagał z tymi pytaniami. O właśnie, ja tutaj hop, będę tutaj działał. Obawiam się, że lekko nie udostępniłem Wam chyba mojej prezentacji, czyli drugiej części, bo faktycznie jej tutaj nie widzę. Ale cieszę się, że mogłem Wam o niej opowiedzieć i ją pokazać. Tą pierwszą część, którą Wy widzieliście, druga część też była faktycznie. I tutaj bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że pytacie, że dopytujecie, że jest w Was taka chęć pytania o te rzeczy ważne, które są bardzo istotne właśnie dla Was. Wiesławie, wspomniałeś o darowiznach od firm. Czy ten temat mogę rozwinąć? Jasne, że mogę rozwinąć. Firmy, przedsiębiorstwa, małe, średnie czy duże, mają możliwość, mają opcję Wam pomagać. Tak samo jak użytkownicy indywidualni. Firmy o tyle się różnią od osób indywidualnych, że kupują więcej. Za większe pieniądze, za większą gotówkę. Dlatego każda firma, która będzie miała chęć Wam pomagać, musi się zarejestrować. Może to zrobić pracownik firmy, musi zostać po prostu użytkownikiem Fani Mani, założyć konto. Teraz bądź w dalszych krokach, ale jest to faktycznie w pewnym momencie bardzo, bardzo obligatoryjne. I kliknąć aktywuj darowiznę. Tak naprawdę to wszystko i aż tyle. Wiemy, że firmy mają swoją hierarchię szczeblową, kierownik, dyrektor, prezes. Oczywiście warto, żeby wszystkie te osoby w firmie wyraziły chęć i zgodę na to, żeby firma przekazywała, aktywowała darowiznę z Fani Mani dla Was, dla Waszej organizacji,
ale tak jest to możliwe, jest taka opcja. Firmy kupują 10 laptopów, kupują 15 drukarek i naprawdę wówczas darowizny od zakupów online są takie, jakie pokazywałem na samym początku. Te tabelki, które widzieliście, faktycznie się sprawdzają. Jedna pojedyncza darowizna może opiewać na sumę ponad 400 zł. Darowizna, nie zakup, tylko darowizna. Więc Wiesławie, czy wyjaśniłem Twoje pytanie? Czy masz dodatkowe kwestie, które chcesz poruszyć, jeżeli chodzi o firmy? Firmy mają możliwość Wam pomagać. I to jest informacja wiarygodna, potwierdzamy tą informację. Podpowiecie nam, jak zwiększyć ilość naszych wspierających. Agnieszko, tak, jak najbardziej. Podpowiadamy i pokazywaliśmy dzisiaj, jak to zrobić. Są różne kanały dotarcia do wspierających. Social media, wasza strona internetowa, SMS-y czy wysyłanie maili. My wam w tym jako Fanimani pomagamy. Macie dostęp do grafik, do materiałów promocyjnych. Treści wiadomości e-mail czy treści wiadomości SMS są dla Was dostępne, więc teraz skorzystajcie z tego i jak najbardziej działajcie z tym tematem. To jest dla Was. Jest to udostępnione Wam jako administratorom Waszych organizacji na fanimani.pl. Macie do tego nieograniczony dostęp w każdej chwili. Czy to na telefonie, czy na tablecie, czy w komputerze, czy w smartfonie. Opcji jest wiele. Teraz wasza kolej na poinformowanie waszych wspierających o tym, jak można bezpłatnie wam pomagać. Śmiało działajcie. Trzymam kciuki, ale też będziemy oczywiście tych materiałów graficznych dostarczać wam więcej w kolejnych miesiącach. Pytanie, Agnieszko, czy wyjaśniłem troszeczkę więcej, jeżeli chodzi o tym, jak pozyskiwać, zwiększyć ilość waszych wspierających. Daj znać tutaj w Click Meetingu na czacie, to będę wdzięczny za odpowiedź. Kornelia napisała, o tutaj hop, już tutaj Kornelia dała nawet odpowiedź. Powiedziano mi w firmie, że mają stałych dostawców towarów. A, rozumiem. Tak, no nie będę ukrywał. Firmy różnego typu, małe, duże, średnie przedsiębiorstwa mają faktycznie swoich dostawców, swoich ekspertów i korzystają tylko i wyłącznie z ich pomocy. Jasne, no tak jest, faktycznie. Nie będziemy tutaj mówić, że jest inaczej. Czasem wolą zamówić towar czy towary u jednego tak zwanego kupca, który daje im konkretną rabat, konkretną zniżkę, jasne, ale jest grono firm, które nie mają takich stałych dostawców, którzy korzystają z zakupów internetowych, które szybciutko przyjdą kurierem pod ich drzwi firmy i wówczas to właśnie jest ta opcja, żeby dotrzeć do tych osób, żeby móc im jak najbardziej wskazać taką pomoc, taką drogę, takie działanie w internecie, gdzie wszyscy wygrywają. Bo przecież firma cały czas ma swoje ulubione produkty w tej samej cenie. Wasza organizacja społeczna ma dodatkowe środki na działanie i na działanie waszej misji statutowej. A sklep internetowy ma genialnego nowego klienta, który jest stałym klientem, ponieważ klienci w Fanimani lubią bardzo robić zakupy w tych sklepach. Wspierający, którzy działają w Fanimani, lubią te sklepy, ponieważ one są sklepami, które dodatkowo pomagają, które dzielą się swoją marżą i zyskiem, dlatego więcej pożytku sklepy internetowe mają właśnie z tak zwanych klientów, którzy są klientami z darowizną Fanimani. Oni, sklepy internetowe, wiedzą, że ci klienci są lojalnymi klientami i będą kupować w ich sklepach
wiele produktów. Tak, faktycznie, Agnieszko, tutaj warto korzystać z kilku narzędzi, z kilku metod, żeby wspierających było u Was więcej. Korzystajcie z tych metod. Strona internetowa, social media, SMS-y, maile czy wiadomości do wspierających, czyli ten czarny dymek, który przed chwileczką Wam również pokazywałem, to jest dla Was dostępne, to jest dla Was możliwe. Dlatego bardzo, bardzo mocno Was do tego zachęcam, aby każdy po dzisiejszym spotkaniu miał świadomość, że ma wiele możliwości, aby poinformować o fanimani.pl, poinformować z Waszym indywidualnym linkiem do waszego profilu na fanimani.pl. Ten link jest bardzo istotny. To tam znajduje się dodaj rozszerzenie, dodaj aplikację mobilną i tam właśnie wszystko się rozpoczyna. Dajcie znać, czy są do nas jeszcze jakieś pytania, czy są nurtujące Was kwestie, coś powtórzyć, coś zostało niezrozumiane albo zrozumiane w sposób inny niż byśmy tego chcieli, dajcie nam teraz znać. Po to dziś jesteśmy z Wami, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, aby pomóc i odpowiedzieć na Wasze pytania. Mnie bardzo cieszy to, że tych pytań na tym czacie jest coraz więcej. Dziękuję Ci też, Tomaszu, że pomagasz mi i odpowiadasz na bieżąco z tymi pytaniami. To jest bardzo wartościowe, żeby te pytania, Wasze pytania były od razu, żeby od razu były na nie odpowiedź. A Pani Kornelia do nas tutaj napisała, jak długo można zbierać te 100 zł. Faktycznie 100 zł to jest ta wymagana suma, żeby przelać 4 razy tą darowiznę w roku. Jak długo? To wszystko zależy od tego, jak wiele macie wspierających i jak wspierający, ile wspierający robią zakupów online. Może się okazać, tak jak przed chwileczką pokazywałem w tabelce, że jeden wspierający zrobi jedną darowiznę na sumę 400 zł, ponad 400 zł. I proszę bardzo, już macie 40% z sumy 100 zł. Są wspierający, którzy robią na przykład 20-40 zakupów online'owych w ciągu miesiąca na mniejsze kwoty. Ale oczywiście to zawsze jest na plus dla Waszej organizacji. Nie ma tutaj, Pani Kornelio, jakiegoś złotego przepisu, czy nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Każda organizacja swoim torem działa, swoim torem dotarcia do nowych wspierających, a wspierający kupują w internecie tyle, ile mogą, a od tej sumy zostają przekazane darowizny od zakupów online. Na razie sama wspieram swoją organizację. Pani Kornelio, to jest bardzo dobra informacja, bo to znaczy, że Pani już sama swoim przykładem, swoją postawą pomaga swojej organizacji. I tak macie taką opcję, że na przykład strzelam, Wasza firma, w której pracujecie, również ma prawo pomagać Waszej organizacji i aktywować darowiznę. No nie będę ukrywał, kierownika, dyrektora, a może nawet prezesa Waszej firmy widzicie codziennie. Może warto do niego zagadać, zapytać, pokazać, jak to działa, a wówczas tych darowizn od zakupów online będzie dla Waszej organizacji więcej. Teraz przeczytam tutaj pytanie, czy jeśli nie uzbieramy 100 zł w danym kwartale, to czy ta kwota przechodzi na następny? Tak, dokładnie, zgadza się. Wszystkie darowizny przechodzą na kolejny kwartał. Nic nie znika, wszystko jest transparentne. Każdą darowiznę Wy jako organizacja możecie zobaczyć, możecie sprawdzić jej status, możecie widzieć, kto ją przekazał, jaki użytkownik, czy Pan Konrad, czy Pani Ewa, czy Pani Małgorzata, czy firma ABCD. Wszystko jest widoczne i transparentne właśnie dla Was.
Z tymi firmami na razie nie wypał. No, warto próbować. Wiemy, że niektóre firmy mają swój schemat działania, mają swoją politykę tutaj wprowadzania do komputerów firmowych dodatkowych wtyczek, takich jak przypominajka. Pamiętajmy, musimy to też uszanować. Decyzja firmy, jeżeli mówi nam dwa razy, że dziękujemy za fani mani, no już tutaj powinna zostać też uszanowana. Oczywiście można się zwrócić do kolejnej firmy i tej obok, i tej ulicy dalej o takie wsparcie niefinansowe, czyli dodatkowe aktywowanie darowizny, za które firma nic nie dopłaca, ale jeżeli firma mówi nam dziękuję, musimy też to uszanować, to jest również ich decyzja. Każdy ma prawo dokonać tej decyzji. Również wasi wspierający mają możliwość dokonać decyzji, zainstalować przypominajkę, dodać aplikację na telefon i pomagać właśnie wam. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Widzę, że pytań już coraz mniej. Minęła już podstawowa godzina naszego czasu spotkania. Cieszę się. No właśnie, właśnie tak, Pani Kornelioch. Możliwe, że właśnie o tą dodatkową wtyczkę Fani Mani chodziło na komputerach służbowych. Wiemy, szanujemy, rozumiemy decyzje różnych firm. Są to ich komputery firmowe, dlatego trzeba to uszanować, ale zapukać do innej firmy po prostu, która możliwe, że właśnie się zgodzi. Dlatego tak jak tutaj informujemy, opcja na pomaganie jest. Pukajmy do różnych drzwi. Okres świąteczny, świąt Bożego Narodzenia właśnie się zbliża. Dlatego darowizn może być więcej, ponieważ zakupów w internecie będzie więcej. Wiemy o tym, że czwarty kwartał, czyli zakupy październik, listopad, grudzień, to szybują w górę codziennie. Dlatego pamiętajcie o tym, że każda darowizna jest wartościowa, że każda darowizna przybliża was do tej sumy 100 zł, a od sumy 100 zł 4 razy w roku wypłacamy wam darowizny na wasze konta bankowe, waszych organizacji i bardzo się z tego mocno cieszymy, że robimy już robimy bardzo wiele tych przelewów co kwartał. Mega jesteśmy z tego dumni, że coraz więcej organizacji otrzymuje regularnie co kwartał darowizny, właśnie które zostają bezpłatnie przekazane na wasze konta bankowe. Pani Cornelio, od 14 września sama uzbierałam 18 zł i to jest plus. I to jest na plus. Lubię to. Kciuki w górę i super. To działa. Faktycznie my, jako Fani Mani, ale też wy, jako organizacje, administratorzy organizacji, którzy mają opcję pomagać właśnie tylko i wyłącznie wam, sami widzicie, że właśnie to działa. Pani Cornelia, 18 zł. Dodatkowo kolejni wspierający u pani Corneli w organizacji zrobią dodatkowe 18, 19, 40 zł w darowiznach i macie gwarantowane 100 zł i darowizna po kwartale leci do was. Tak, faktycznie mówimy tutaj, że sklepy online, sklepy internetowe. Fundacja Fani Mani i cały program działa w sklepach online, w sklepach stacjonarnych nie działamy, działamy w sieci, w internecie, w internetach, jak to się mówi, więc na sklepach, oficjalnych sklepach internetowych macie możliwość zrobić, aktywować darowiznę. Gosiu, tak, w programie zapraszania można uzyskać dodatkowe 10 zł dla waszej organizacji. Już tutaj pokazuję, po prostu udostępnię swój ekran, żeby było wam łatwiej. Teraz już na pewno to zrobię. Hop. Hop.
Tutaj zobaczcie, jest widok mojego profilu, czyli Mateusza. I również zobaczcie tutaj, tak jak na początku mówiłem, zaproś znajomych do pomagania. Taka opcja jest możliwa. Szczegóły są tutaj wytłumaczone tej akcji. Proszę bardzo. A, przepraszam, bo chyba ich nie widzicie albo się jeszcze nie załadowały. One będą tutaj wyskakiwać dla Was. Szczegóły są proste i jasne. Wy zapraszacie, proszę bardzo, kopiujecie ten link, wysyłacie go do Waszego znajomego, do Roberta. Robert klika w ten link, rejestruje się jako użytkownik w FunnyMoney i to już jest pierwsze 5 zł dla Waszej ulubionej organizacji. Druga piątka leci dla organizacji wówczas, gdy Robert w ciągu roku zrobi swoje zakupy za minimum 100. Nie będę ukrywał, spodnie czy swetry na zimę czy jesień zazwyczaj w internecie kosztują około 100 zł tudzież więcej, dlatego pierwszy zakup jest naprawdę szybko możliwy i Robert będzie miał możliwość przekazać Wam drugą piątkę i wówczas 10 zł trafia do Was od razu, bezpośrednio. Tak właśnie działa program zapraszania w FunnyMoney. Informacje możecie oczywiście dać na Facebooka, nie ma problemu, działajcie, korzystajcie, czy wiadomość mailową również można rozesłać, również można tutaj podziałać z tą informacją, żeby więcej osób pomagało, wspierało. Zachęćmy do tego wiele osób, wielu Polaków ma opcję i możliwość pomagać bezpłatnie przy okazji robienia swoich zakupów w internecie. Raz jeszcze podkreślam, FunnyMoney to zakupy w internecie, zakupy online. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Super, że mogłem to pokazać dla Was. Hop, zatrzymaj udostępnianie ekranu. Bardzo, bardzo się cieszę z dzisiejszego spotkania. Jeżeli tylko i wyłącznie pomogliśmy Gosiu, Tobie, Pani Kornelii czy Pani Agnieszce, bardzo jest mi z tego tytułu miło i super, że mogliśmy się dzisiaj wspólnie razem spotkać. Spotkać się, porozmawiać i też pokazać, jak działa funnymoney.pl w praktyce, w realu, na stronach internetowych. Wielkie, wielkie dzięki za dzisiaj. Ja będę się już z Wami pomału żegnał. Za chwilę 1,5 godziny naszego spotkania, dlatego jeżeli macie więcej pytań, śmiało piszcie info@funnymoney.pl. Tam również odpowiadamy na Wasze pytania. Co Was nurtuje, jakie informacje powtórzyć? info@funnymoney.pl. A ja dzisiaj bardzo dziękuję za oglądanie nas na Facebooku. Facebookowicze, dzięki, dzięki, dzięki wielkie. Ale teraz facebookowy czas nastaje końca i kończę już i dziękuję Wam bardzo, kłaniam się mocno za Wasze komentarze, za to, że jesteście na Facebooku z nami. Dzięki, dzięki wielkie. Zakończ transmisję na żywo i pa. Zakończyłem właśnie transmisję na żywo na Facebooku, a z Wami w ClickMeetingu również bardzo mocno Wam dziękuję za to spotkanie. Oczywiście pa, 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 dzięki, dzięki. Mega mi miło, że mogłem Wam pomóc, pokazać, jak to działa. Wielkie dzięki za spotkanie. Dajcie znać, za chwileczkę przyjdzie do Was ankieta od razu. Jak Wam się podobało? Czy wynieśliście z tego wartościowe, merytoryczne, wiarygodne informacje? Bardzo, bardzo mocno Wam dziękuję. To super zaszczyt móc pomagać organizacjom społecznym w Polsce. Dzięki, dzięki wielkie i do zobaczenia. Pa, dziękuję Wam bardzo. Na dziś kończymy nasze spotkanie, ale słyszymy się na info@funnymoney.pl. Do zobaczenia. Bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie online. Pa! Do zobaczenia. funnymoney.pl. Wiele okazji do pomagania.